Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Akumik. Jest dzisiaj ze mną piękny gość, strateg, taktyk, mądry człowiek, przyszły polityk, startujący z partii Korwina. Dzień dobry, panie Monty. Dzień dobry. To jest nasza, prawda, mapa. Na mapie są statki i kopalnie, i statki, i kopalnie. Tak więc zobaczmy postacie. Więcej smoły, mój panie. Kim pan? Co pan tu robi? Ja mieszkam. Kto dał takie pozwolenie? Pan król. Jaki król? Pan Jaweł II. Czekaj, sprawdzę tutaj, czy on w ogóle jest w wykazie. No kurwa jest. Czyli pan tu musi zostać. Tak. Co pan mi przynosi dobrego? Smołę. To gdzie pan ją położy? W spichlerzu. Dobrze, to może ja pana do kotłowni potem zaprowadzę i będzie dobrze. Do kotłowni starej Ceneta? Można, oczywiście. Panie Monty, niech pan przeczyta, prawda, tutaj postacie. Zielona 2 w tranzicie do Prometeusa. Gryfica Gnilda, oczekująca porządku. A nie... I ty, kujwa, jesteś politykiem? I ty zagranicznych języków nie potrafisz? Ja cię tu, kujwa, zaprosiłem, ja zapłaciłem, kujwa, żebyś tu przyszedł. Jakie, kurwa, porządki? Ja chyba byłem w twoim mózgu, kurwa. Ja byłem najtańszym politykiem w tym okręgu. Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści. Proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz 2. Odezwij się w wolnej chwili. Wybierz 3. Spóźnię się. Proszę, zaczekaj na mnie. Tyle wyborów jak w RPG-u. Przepraszam, nie dojadę. Nie czekaj na mnie. Wybierz 5. Mam awarię. Zadzwonię. Wybierz 6. Wiadomość została wysłana. Już innych ludzi nie znam. Mam tylko jeden numer w telefonie. Do Mariusza zadzwon. Ej, pizze, ja zamknięta dzisiaj. Dzisiaj niedziela niehandlowa. To ty politykiem zostałeś i nie wiesz o tym? Ważne, że pensję biorę na tych Polaków jebanych. A pan, co pan? Pan tu jeszcze siedzi? Tak. Dlaczego? Czekam na rozkazy, mój królu. Widzisz tego człowieka? Protektor. Tak. Jak on się nazywa? Kurt Combine. Dokładnie. A tego? Jungle Girl. To kobieta, proszę pana. Tak. Jest pan w stanie odróżnić? Nie. Murzynek mocny. To jest teraz pana wódz. Dobrze. Krywka smoły musi być zbudowana na bagnach. Dobrze. Są w ogóle bagna na planetach twoich? Na twojej? No na moim to nic, kurwa, nie ma. Tylko stodoła i chleb, jak to w Polsce, kurwa. Jak nie ma bagna, jak Polacy są? No co to, szereki to są? Zielone takie? Nie wiem, nie pytałem. Spytaj się moich wyborców, to ci odpowiedzą. No ty masz wyborców. Kto na ciebie zagłosował? No i też debile na pewno. Na partię Korwin, kurwa. Korwin zagłosował na swoją partię. Sam na siebie głosuje i tak 5% nie ma. O, ktoś dzwoni. O. Czekaj. Ha, halo? Wiadomość głosowa od Cedeta. No siema, co tam, miałem fajny odcinek, gdzie jesteście, kurwa? No kurwa, czekamy na ciebie od godziny, już jakiś typ nam, kurwa, wszedł do domu i pytał o smołę, Ja pierdolę, co ty gadasz, ale macie fazę. No, ćpury jedne. Nic nie ćpaliśmy, nie mieszkamy w Krakowie. A, no zapomniałem, to też ćpury i tak. To ja do was wpadnę dzisiaj. Okej. Okay. Nagrywacie teraz? Tak. To ja do was wpadnę dzisiaj. Okej. Okay. Dobra. No to z Bogiem. Z Bogiem, szczęść Boże, amen. Dobrze. Zostanę te pieniądze? Jakie pieniądze? Czekaj, to miało być 30 zł. Jak się 30? Jakie 21? Co ty pierdolisz? Ty tak fuja robisz jak ten, kurwa, ten siwy chuj, kurwa. Powiedział, zapisz się do naszej partii, będzie fajnie i co, kurwa? Jakie 30 zł? Miało być 15. Powiedział, że to jest prosperująca partia i co mam, kurwa? Gówno, kurwa! Powiedział, że biurko z mahoniu, kurwa, złote lampki, co, kurwa, mam obdarte gówno z Ikei, kurwa? Kurwa,
Nie stać nas kurwa w ogóle na meble, kurwa, tylko Ikei takie rozkręcane, rozkletowane gówno jak te polskie Fiaty, co jeżdżą po polskich drogach. Polska motoryzacja najlepsza. Tak samo jak stare CD, ta kurwa. Tak samo rozkletowane i rozpierdolone. Ej, ej, ej. To on też powiedział moja stara? Co? Co? O, cześć. Cześć. No siema, siema, witam pana. Cześć. Witam. Cześć Boże, jak tam was, u was idzie? Aj, masz silny uścisk. Wiem. Weź mnie kurwa puść. Przepraszam. No. Jakiś gość na dole stał i coś pierdolił. Co mówił? Że coś tam o smole gada. Nie wiem, o chuj mu chodzi. Ale wyszedł. No wyszedł. No miejmy nadzieję. Miejmy. Ale no wyszedł, ale na dole jeszcze jest, nie? Trzeba uważać. No. Barykaduj drzwi. A dobra, zabarykaduj drzwi. No. O kurwa, on tu jest. Więcej smoły! O nie! Staraj! Trzymaj drzwi! Trzymaj drzwi, kurwa! Trzymam drzwi! Uff, już prawie zawału dostałem. Wróćmy do gry! To co z tym 30 złotymi? Jakie kurwa 30? Typie, kurwa, gówno medalia, nie biurko porządne! Powiedzi lampka, ty z Ikei, kurwa! Ale my się nie umawialiśmy za żadne pieniądze. Ja pierdolę. Ty tu miałeś... Tam w partii mnie wychujali. Słynny YouTuber mnie zaprosił, co ma kolaboracje znane. Kim pan w ogóle jest? Przepraszam bardzo. Pan Monty Hyson z partii Corbin. A tu witam, nie znamy się jeszcze, cenę. Jestem z dobrze prosperującej partii, która chuja osiągnęła i dalej chuja osiągnie, mimo że brakuje jej pewnie 3,6%. To... Mam nadzieję, że wygracie, głosuję na pana. Wie pan, też bym chciał głosować, ale nie mogę. Godność mi zabrania. Mi by nie zabroniła, ja bym na siebie zagłosował. Serio? Tak. To pan chyba jest tym takim głupim, naiwnym Polakiem. Wystarczy dać mi 500+, i już się rzucają jak psy na padlinę, kurwa. Robactwo jebane, to roboty nie pójdzie, tylko na socjal pójdzie. Jebane robactwo, kurwa. Wytępić, wyplenić, kurwa, do łagru wsadzić. Nie dość, że pan jest z Party Corwin, to pan jeszcze obraża moich, kurwa, pobratymców Polaków. Niech pan... Jak z twoich Polaków, jak ty jebany Hiszpan, kurwa, z Wenezueli jesteś? Co? Niech mnie pan nie obraża. Ja jestem Polak! Ja pomoż od wietrza! No nie! Wypierdalaj, kurwa, ty z innej partii jesteś! Wypierdzielaj, gdy wieśniaku, kurwa, w kapturze, pewnie z tych Polaków z oszczędnej partii. Znaczy stanąłem. Słuchaj. Kurwa nać, jebane Polactwo, kurwa! Hop Cola, jebana polska firma chciała mnie zabić. Czekaj. A ja umarłem. Słuchaj, jak ktoś ci powie, że jesteś pięknym Kubańczykiem z Wenezueli, to jest akurat komplement, bo tam wiadomo. Wszystko mają. Masz przeprosić Polaków na wizji. Jakich Polaków? Obrażałeś przedtem Polaków. No mnie obrażałeś. A dostanę 30 zł? Nie. A co powiesz na piątkę? Tyle mi kurmi zaproponował, kurwa, za godzinę. To jestem lepszy. Szóstka. Aaa, gra słów, bo to taki debil, że nawet 5 zł... Czekaj. Ty rzeczywiście jesteś debilem. No, po to zapisałem się do partii Corbin, no nie? No tak. No racja. Czyli on nie chce 6 zł? Dobra, to 5. 30 zł chce! Jakie 30 zł? Mówił coś panu o 6. Co ty pierdolisz? Ty lepiej do tego, do smoły, kurwa, ty będziesz mi tu jeszcze miał oczerniał. Nie obrażaj Polaków! Więcej smoły! Kurwa! Kurwa, chodź tu do smoło. Chodź. Tak? Dzień dobry. Z jakiej ty partii jesteś? Ja jestem z partii... PiS. Co? PiS. Co? Jestem z PiSu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie szukacie kogoś? No szukamy. No do partii kogoś. Tak. Chce pan? Tak. To zapraszamy. Jest pan przyjęty. Dobra, to niech pan mnie zaprowadzi do siebie. Dobra. No to... A nie pytał... Ty Polaku! Informuję pana uprzejmie, że płacimy 4 zł. Dycha i będę chodził w koszulce. 4 złote, ale pan i tak musi chodzić w koszulce. Gorzej niż w Corwinie. Tam mi zaproponowali 5 złotych, ale kurwa z Monopoli, kurwa. O, no i tutaj będzie... Dzwoni pan Jorman z partii Wiosna. Proszę bardzo. Co jest, kurwa? Dzień dobry. Co jest? Dlaczego pan dzwoni do mnie? Chciałem zamówić dźwig. Po co? No żeby mnie podniósł. Ale dlaczego? Bo leży na łóżku. I to jest pański program party? No? Potrzebujemy więcej smoły. No kurwa, ja ci nie dostarczę. Smoły! Ja nie mam.
Więcej smoły, mój panie! Spierdalaj! Siema, wróciłem. Spotkałem Montiego po drodze. Co mówił? Zapisał się do jakiejś partii PiS podobno. Z jakimś gościem, coś o smole gadał znowu. Bo chcą lepiej oszukiwać Polaków i chrześcijan i w ogóle ludzi, którzy wierzą w Boga i chodzą do kościoła. Aha. No. Rozumiem. Co tu w ogóle robisz? A, gram sobie tutaj. O, fajnie. Są takie heroesy w kosmosie. Ta? Mamy stateczki, o. O, są jakieś fajne? Gnildownik. Gryfica Gnilda. Tak. No fajny. Jakieś jeszcze są fajne? O. O, Kurt Kombajn jest. Tak, Czungus. O, fajnie. A jaka jest? O, Murzynek jest, fajny. O, PZ-ek, CZ, PZ-CZ. Tak. To chyba ja, Monty West Hyson. No, to się zgadza. Czarnobroda. Pan Jaweł II. No? Orkwan. Orkwan. Lubi orki. Bo to taki ork jest. Tak. Pani Kasia. To o tyle kosroniczych? Możliwe. A. O, kotłownia starej CD-ta. Ej, moja stara jest w tej grze. Ja pierdolę, ja jest jeszcze żywsza. Dlatego chcę polecić tę grę ludziom. Mogą, no. Mogą jechać po twojej starej. Mogą, ona taką mogą starą grać i ją tak. Zabić w końcu. Ona taką kostką Rubika podróżuje. No. Wyrzucili mnie. Skąd? Partii. Spiszu cię już wyrzucili? No. I gdzie teraz jesteś? O. Jestem teraz bezpartyjny. Aha. Nie, to się mówi niezrzeszony buraku. Tak. Ty nawet jak jesteś bezpartyjny, to nie wiesz kim jesteś. No. Czyli jesteś sam robisz? Sobie panem? Ej, no tak? No. To ile sobie przyznajesz pieniędzy? Zero, bo jestem bez Hyson. Czemu to wygląda jak kurwa jakaś głowa? To u góry. Psa, ta. Głowa psa. Albo dinozaura. Nie wiem, nie pytałem. Łop, łop, łop. O, stara CD-ta. Stara CD-ta robi fikołki. Jak w domu, tak? No. Tak jak mnie biła. O, tak pierdzi Polak. Oh, yeah. Proszę. Bóg jest sensem życia. Co? Miłość to najlepsza broń na świecie. Co? Co? A pożyczysz 30 zł? Ty miałeś mi dać 30 zł. Jaki 30 zł? Kiedy? Za występ. No jaki występ? Że ty nigdzie nie występowałeś. Co? Że cię nawet na filmie nie było. Co? No. O, nie było cię. Nie było cię. Ja tu byłem, był ten smolarz i jakiś polityk był właśnie. Tak. Jaki Monty? Nie było Montiego na filmie. No. Nie, nie było na filmie. No, był tylko Monty Hyson, polityk jakiś. Z no. Partii Korwin, potem przeszedł do PiSu. Tak. A potem go wyrzucili. No, wyrwali go w dupę. I tu no. Monty w ogóle jest teraz? Ty słyszysz Monty! Go? Monty! Monty, jesteś? Nie widzę go. Chyba go straciliśmy. O, nie żyje.